Ruszyli. Szybko wyszedł ze startu Kajetanowicz. Kajetanowicz oczywiście to Subaru Impreza, natomiast Czech poza kierownicą Skody Fabii S2. Kajetanowicz zdecydowanie powinien. Jedna ważna informacja, raz jeszcze przypomnij, meta rajdu w tym roku na świeżo zmodernizowanym mikołajskim rynku w niedzielę, już po godzinie 18. No proszę Państwa, na pewno zdecydowanie w tej chwili prowadzi, tak jest, to nawet będzie to duża przewaga. A więc 8.59 będzie liderem rajdu, bo o 8.50 powinien... Charakterystyczne Subaru Kajtka Kajetanowicza i Jarka Barana. Bardzo blisko Michał Sołowow, chyba jednak Michał Sołowow. Tak, jest Michał Sołowow.
Kętrzy, Jarosław Baran. I słuchajcie, wygrali drugi raz z rzędu, co Kajetan nie uświadomił przed chwilą. Przeliczył statystyki. Na polskiej załodze zdarzyło się pierwszy raz od 87 lat. Przepnijcie tą. To prawda, Kajetan. Kajtek, jedź tutaj! No nie wiem, czy to prawda, to ja powiedziałem, nie wiem, czy sprawdziłeś. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że jesteśmy na mecie na pierwszym stopniu, na najwyższym stopniu podium. To jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu, choć adrenalina już opadła. Chcę podziękować całemu zespołowi, no to z Dynamic Rally Team, za to, że wierzyli w nas, za to, że ciężko pracowali. To nie tylko jakiś podmiot, to ludzie, którzy mam nadzieję będą ze mną na dobre i na złe, bo ja chcę z nimi być właśnie na dobre i na złe. Proszę Państwa, Kajtek to drugie jego zwycięstwo na koncie, a pilot Jarek Baran ma tych zwycięstw już więcej, bo aż trzy, które z nich było odniesione jakby w najtrudniejszych warunkach? Dzisiejsze, wspaniała walka z Michałem i z moim bratem Maćkiem. Myślę, że jesteśmy już tak znani, że wszyscy wiedzą, że to jest mój brat. I słuchajcie, to jest strasznie ciężka sytuacja, kiedy no muszę bratu wyrwać to po prostu z gardła, ale była piękna, piękna walka, a ten gość spisał się na po prostu 100 medali. Dziękujemy Wam serdecznie, gratulujemy. Proszę Państwa, myślę, że to pierwszy taki przypadek na pewno w historii rajdu Polski. Nie tylko zresztą w historii rajdu Polski, ale w ogóle światowych rajdów, aby na dwóch pierwszych miejscach znaleźli się bracia. A więc przypomnijmy, rodzina Jarek Baran, Maciek Barak, Baran, dwóch najlepszych pilotów tegorocznej edycji rajdu Polski. Maciek Baran, wielkie brawa! Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 68. rajdu Polski. Ford Fiesta S2000, Michał Sołowow i Maciej Baran. Bardzo poprosimy i pana Michała, i Maćka poprosimy na trzy słowa. Myślę, że wszyscy chcą tutaj usłyszeć wrażenia, pierwsze opinie na gorąco po tej przecież fantastycznej walce, myślę, jakiej byliśmy świadkami. No i myślę, że tutaj właśnie usłyszymy teraz od zawodnika, który tak fantastycznie walczył w tym roku na trasie tegorocznego rajdu Polski. Posłuchamy opinii Michała Sołowowa. Przypomnijmy, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Jak było na trasie? Gdzie było najtrudniej? No wiesz co, było pełne dwa dni na absolutnie na limicie. Jechaliśmy wszystko to, co mogliśmy my z Maćkiem, to co mógł nasz samochód. Nie poprawiliśmy się w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku też byliśmy drudzy. Kajetanowicz wygrał. Jakby cała ta sytuacja się po prostu powtórzyła. No ale myślę, że przed Wami jeszcze wiele fantastycznych rajdów. Natomiast jest komplet punktów w Mistrzostwach Europy. A więc zaawansowaliście bardzo, bardzo w Mistrzostwach Europy. Czy możemy liczyć na to, że pokażecie się jeszcze w kolejnych rajdach w Mistrzostwach Europy i powalczycie o coś więcej? No pewnie przed nami jeszcze co najmniej 30 sezonów, także nigdzie się nie śpieszymy. No oczywiście gratulujemy, aby tych sezonów było jeszcze więcej. Zapraszamy serdecznie, bardzo proszę. Druga załoga w rajdzie, ja stoję koło Grzegorza Grzyba, trzecie miejsce w debiucie, tak jak wspominałem, tego typu samochodem, tej klasy samochodem na luźnych nawiasach. Nie regala to jest.